dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w tygodniku Moralnego Niepokoju. Proszę Państwa, codziennie przychodzi do nas obfita porcja listów. Część z nich adresowana jest do mnie, za co szczególnie dziękuję wszystkim erotomanom. Nie na wszystkie z nich, przyznam szczerze, mogę odpowiedzieć, bo bardzo często po prostu nie wiem, co odpowiedzieć na coś takiego. Zazwyczaj grzecznie, bo grzecznie, ale odmawiam. Ponieważ w tej chwili wiem, że na innych kanałach nie ma nic innego ciekawego do oglądania, proponuję, żeby te pół godziny spędzili Państwo właśnie z nami. Uroczo. Do oglądania programu zapraszam. Bogdan! O. Co ty masz moją szklankę w ręku? A gdzie tu jest napisane, że to jest twoja? Moja, w tych twoich grubych łapskach zaraz stłuczesz i nie będziemy wiedzieli, co się u sąsiadów dzieje. No. Zobacz, Bogdan. List do nas. Tak? No, tak. Romek przysłał zdjęcia z wesela. Pokaż. Tak naprawdę to tylko jedno, na którym ty jesteś. To jesteś ty i stoisz w kolejce z życzeniami do pary młodej i kładziesz cięte papiery z gazety do koperty. Patrz, jak ładnie widać. Przynajmniej niepozowane. No, ładne. No. Bardzo ładne. No, a i tu, o, a tu dopisek. Ciotka napisała, że oprócz tego zaprasza nas na swój, co? Ślub i wesele. Ślub i wesele, twoja ciotka? Tak. A kto się chce żenić z tym szkieletorem? Oj, Bogdan, jak ty nic o życiu nie wiesz. Miłość przecież jest ślepa. Ślepa, tak jak twoja ciotka. Wiesz co, Bogdan, może i tak. Ja w każdym razie zapowiadam, że ja na żadne wesele z tobą nie idę. Dlaczego? Tak, mam ci mówić dlaczego? No, dlaczego? A kto u Romka na weselu tak się upił, że zasnął twarzą we flakach? Jeszcze tak chrapałeś, że bulgotały. Taki wstyd! Nic z tego. Irena, to ciepło od flaków tak mnie zmuliło, że przysnąłem. Przysnąłeś? Tak. Tak? A chrapałem, bo widocznie wciągnąłem flaka nosem. Wielka rzecz. Tak? A u Zbyszka na weselu? Co u Zbyszka na weselu? O, co u Zbyszka na weselu, mam ci powtarzać? A kto nago w gaciach latał po remizie? A to dziwne, bo ja nie piję. A, nie, no to... To jest inna sprawa, to chodziło o to... No jaka? Że opowiadałem dowcip o zawodniku sumo. I miałem w garniturze udawać tego tam... Sypię tam czymś. Nie wiem, ja w każdym razie na żadne wesele z tobą nie idę, ja mam dosyć, ja się wstydzę. Ale Irena, ja nie piję. Pijesz? Nie piję. Pijesz? Nie piję. Oczywiście, że pijesz i ja z tobą na wesele nie pójdę. No i dobrze. Wesele jest po to, żeby się napić. Cześć, Gwidon! Cześć, Romek! Cześć! No co tam? Co masz taką zmartwioną gębę? Niedobrze. Co się stało? Bezrobocie spada. Żeby na nas nie spadło. Zresztą, ja nie jestem w ogóle przeciwko pracy. Nawet, znaczy za też nie jestem. Właściwie ja to się wstrzymuję od pracy. Praca to jest strasznie w ogóle niebezpieczne zajęcie. Słyszałeś, ile jest wypadków przy pracy? A my tu sobie stoimy, nie? I co nam się może stać? Ej! No właśnie. Najwyżej się klepa przytrzaśnie. Albo cię szczur pogryzie. No. A ty wiesz w ogóle, Romek, że ja kiedyś to pracowałem? Ty? No. Nie wyglądasz. Ale pracowałem na dźwigu. Na dźwigu? No. Byłeś dźwigowym? Tak. No i dlaczego już nie pracujesz? Lekarz mi zabronił dźwigać. Aha. Ale ty, Romek, w ogóle masz troszkę czasu? No, jakby to powiedzieć, terminy mnie nie gonią. No to, Romek, uważaj. Zapraszam cię na gryla. Na gryla? Na gryla. Uuu, a co, jakaś uroczystość? Znalazłem gryla. A, no to no. Jest okazja. Tak. A gdzie go znalazłeś? Na ulicy.
A? Pieniądze i gryle leżą na ulicy. No dobra, a co jeszcze będzie? No będzie gryl, merynda, towarzystwo się zabawi i będzie dobrze. A do jedzenia co? Ale Romek, ja cię zapraszam na grilla, a nie na jedzenie. A, coś czułem, że jakiegoś kapcia tutaj tak kręcisz tą historię. No to co, gryl bez jedzenia? Coś by się przydało zjeść. No wiesz co, ja, mi to by najbardziej pasowała rybka. Rybka? Rybka. Rybka, no właśnie, no, tylko gdzie... Ale co tu zrobić? Co tu zrobić? Nie ma. Bo widzę, że dzisiaj wywieźli już. Wiem. Tu nie ma. Stary, mam kolegę wędkarza. Tak? Tak, on stoi zawsze nad Wisłą, łowi ryby. A na co on łowi? Na ciasto, na czerwone robaki, na białe? Na wędkę. Czekaj, no to możemy do niego pójść i może będzie miał jakąś wolną rybę, co? No to chodź. Tylko no czekaj, chodź. Czekaj, bo jego 5 lat nie widziałem, no. Ty to 5 lat go nie widziałeś, a on cię w ogóle pozna? A która jest godzina? Koło 3. To jeszcze powinien ludzi poznawać. No to chodź, chodź, chodź. Chodź. Witam na 5. międzynarodowym konkursie wędkarskim. Oto główny organizator całego przedsięwzięcia i można powiedzieć jego dusza, pan Eugeniusz Szczmak. Szczpak, szczpak, skrót od szczupak. Koledzy po kiju tak na mnie mówią. Panie Eugeniuszu, czym różni się tegoroczna edycja konkursu od poprzednich? No, wie pan, po przeniesieniu konkursu z Pustyni Błędowskiej, gdzie odbywał się przez ostatnie 20 lat, tutaj, nad Zalew Zegrzyński, konkurs nabrał niesamowitego rozmachu. No, wie pan, aż sam jesteśmy zdziwieni tutaj. No, na pewno. A jaki jest, proszę pana, największy do tej pory wyłowiony okaz? No, największy okaz to do tej pory to ozerski wędkarz Igor Buładze, który został wyłowiony po dwudniowej akcji policyjnych płetwonurków. No to dosyć przykre. A co, ryba go wciągnęła, tak? No w pewnym sensie, wie pan, no siedzieliśmy sobie na pomoście, tak? No i śledź mu się z widelca zsunął do wody. No chłopak się schylił, tak, żeby go wziąć. Alkohol mu spłynął do głowy, no a nieszczęście tylko na to czekało. Lecz mimo tego nieprzyjemnego, można powiedzieć, incydentu, nic nie zakłóciło poza tym miłej i podniosłej atmosfery tej uroczystości. A nie, nie, atmosfera jest niesamowicie gorąca. No muszę powiedzieć, że przybyło do nas wiele sław ze świata polityki, którzy okazali się naprawdę wytrawnymi wędkarzami. Tak, na przykład kto? No na przykład ozerski wicepremier Igor Buładze. No właśnie on. Igor Buładze. Tak. Cóż, proszę państwa, są różne sposoby spędzania wolnego czasu. Można wędkować, można jeść, można grać na komputerze, można oglądać telewizję, chociaż przyznam państwu, że ostatnio ani w telewizji, ani w książkach, do których czytania też państwa wcale nie zachęcam, naprawdę nie ma nic ciekawego. O, na przykład przypomniało mi się, na przykład mój znajomy myśli o sprawach zasadniczych. W sprawach zasadniczych, bo akurat kończy taką szkołę i właśnie ma komisa z technologii maszyn. Ale tak naprawdę to wcale mu się nie chce uczyć, bo jego dziewczyna cały czas wyciąga go na disco. No, naprawdę, naprawdę, naprawdę tylu fajnych facetów zmarnowało się przez te dziewczyny. No, tylu fajnych facetów. Fidon, pokaż tego grida w ogóle. Aha. To jest ten gryl, tak? Tak. Jasne. Solidny, co? No tak, tylko nie wiem, czy tu potrawy będą smakować z tego gryla specjalnie. Właśnie, Romek, co tu tak śmierdzi? A teraz? Żartowałem. Wiesz co? To co śmierdzi? Wisła, bracie, królowa polskich rzek. Jesteśmy na miejscu. Błękitną wstęgą płynie przez kraj. Na kolorach to ja się nie znam, ale że płynie to fakt. Ale wiesz co, to dużo lepiej, bo jakby ona błękitną wstęgą stała w kraju, to by nas wytruło jak muchy. Ty, Romek, tu chyba była jakaś strzelanina. Dlaczego? Patrz, ile tu leży łusek. Nie, to ryby. Ryby się strzelały? Błagam cię, weź ty się walnij w łeb, no. Czekaj, gdzieś tu powinien być ten mój wędkarz. A jak on się nazywa? Wojtek! 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 Ciszej! Wojtek! Ciszej, ciszej, Wojtek! Cicho, no! Co? Ryby mi położycie.
A biorą? No właśnie nie. No właśnie nie. No w Polsce chyba rzeczywiście. Tylko ryby nie biorą. Co to jest, Wojtek? No jak to co? Nie widać? Rura. A do czego jest dana rura? Kolektor ściekowy ZWZ Bielany. Sztuczny dopływ Wisły. Najlepsze łowisko. Mówiłeś, że to jest dobry wędkarz? Fachowiec! Fachowiec! Ryby nam brakuje. Tak. Może masz jakąś wolną rybę? Jedna by się znalazła. No to dawaj. O, wczorajsa trochę. Ryba wczorajsa? Ale ją dzisiaj zjemy. Ale będzie dobra. A, proszę. Pokaż. Taki fachowiec. O, ładna. Czarniutka. No to chyba trochę trzeba ją oszkrobać, tak? No, to potem można sobie zjeść. Z wózek. Z mazutu. A, zakonserwowana specjalnie dla nas. No, mimo że bez konserwy, tak. No, to dobrze. Nic nie, no, ryba wygląda dobrze. Ja biorę rybę, ty bierz... Wy tak dobrze wyglądali. Bierz gryla i ten... A, panie Wojtku, a czego tam się życzy wędkarzowi? Złamanej wędki, wyrwanej torby, czego tam? Wyrwanej torby, no. Tak. No, czego się życzy? Czego się życzy? No, forsy, dziewczyny i dobrego samochodu, ty. No tak, no torby to wyrwane. Przed Urzędem Rady Ministrów trwa właśnie protest pracowników wymiaru sprawiedliwości, którzy domagają się podwyżek oraz poprawy stanu bezpieczeństwa pracy. Większość polskich sądów to grożące zawaleniem ruiny. Ostatnio w Krośnie godło państwowe zleciało ze ściany i wbiło się szponami w śniadanie adwokata Józefa G. Minister proponuje powrót do sądów polowych, gdyż spadająca szyszka to jednak nie to samo, co spadający betonowy orzeł. Oskarżony tu stanie. Proszę tam stać. Sąd idzie. Przepraszam, czy to jest sąd? Co? Nie poznaje pan po ptaku? No. Rzeczywiście, przepraszam. A dlaczego pan ma kask? Nie widzi pan, że jesteśmy w sądzie? Budynek grozi zawaleniem? W sufitu leci tynk? Mam na sobie kask, bo inaczej bym nie prowadził rozpraw. A dlaczego ja na sobie nie mam kasku? Nie został pan objęty programem ochrony świadków. Dlaczego? Mamy tylko dwa kaski. Dlatego zresztą większość procesów zakończyła się przed czasem. Może nie wyrokiem niebios, ale na pewno wyrokiem z góry. Mhm. Ale to o co ja właściwie jestem oskarżony? Właśnie. 30 lat temu dokonał pan zuchwałej kradzieży lusterka ze... Co tu jest napisane? Skutera. Ze skutera osa. Zgadza się? No zgadza się, ale to ja byłem 6-letnim dzieckiem. Rzeczywiście, 30 lat temu ukradłem lusterko ze skutera osa nieprodukowanego od 20 lat w zakładzie, który nie istnieje od 15 lat. To prawda, mamy pewne opóźnienia. Ale to się nie przedawniło? Nie przedawniło się, dlatego że lusterko i cały motorower należał do funkcjonariusza MO. A tu już wchodzi w grę próba obalenia socjalizmu siłą! No. Weź się pan puknij w głowę. Nic to nie da, bo mam kask. Dostaje pan 10 lat. 10 lat? 10 lat. Może się pan odwoływać, ale pana sprawę najprędzej rozpatrzy sąd ostateczny. No, ale to znaczy, że co? To znaczy mam iść do więzienia? Ma iść do więzienia? Tak, oczywiście, tak. Że tak. Wie pan, jak tam się idzie? Prosto, za kubką gruzu w lewo. Potem przez korytarz pełen wyrw, uwaga na nogi, można sobie połamać. Dojdzie pan do schodów i schodami biegiem w dół. Dlaczego biegiem? Jak pan zobaczy te schody, to pan sam będzie wiedział, dlaczego biegiem. Aha, i jak jeszcze raz podniesie pan rękę na władzę ludową, to władza wam tę rękę odrąbie! No. Co mamy jeszcze w grafiku, panie Rafale? Oj, panie sędzio, sprawa gangu śrubokręta, wie pan? Jesteśmy zaproszeni na bankiet z okazji 10-lecia gangu. A kto będzie? Kilku radnych, komendant policji i zapowiadali się z ministerstwa.
To co, idziemy? No to oczywiście pojedziemy, panie Rafale, tylko mam taką prośbę. Jak bym chciał z powrotem prowadzić po pijaku, to niech pan mi nie pozwoli, dobrze? No wie pan, panie sędzio, ja mogę panu nie pozwalać, tylko żeby pan znowu nie wymachiwał pistoletem w moją stronę. A wymachiwałem? No tak, no. A to na żarty. No wie pan, na żarty, ale nawet pan strzelił. W powietrze. No tak, tylko akurat to powietrze, co ja miałem w płucach. No nie wiem, czy to taki żart. No i co, ale co, stało się panu coś? No, kula utkwiła w pliku banknotów, które miałem w kieszeni, no i na szczęście nic się nie stało, no ale to... A skąd pan miał plik banknotów? No jak to skąd? No przecież sam pan mi je dał. Ja? Na przechowanie. Tak, ja? No tak. O co? No przecież śrubokręt zapłacił panu za przygotowanie dla niego linii obrony. Tak. No. Tak. No ale co, to mamy już tą linię? No nie mamy. A właśnie, panie Rafale. No. Dobrze, że pan jest, bo jest taka sprawa. Ten cały śrubokręt, nie wiem jak go za bardzo bronić, ale śrubokręt kradł, bo miał na utrzymaniu chorą matkę. Matkę? Tak. No. Napadał na tiry, bo miał na utrzymaniu chorą matkę. Tak. No. Wymuszał haracze, bo miał na utrzymaniu co? Kota? Nie. Chorą matkę. Tak. O, i już jest dobrze. Super. Już jest dobrze, ale nie do końca. A co? Tylko gwałcił nie wiadomo po co. No nie wiadomo. Z tego go po prostu... Panie sędzio, jak pan ocenia poziom sędziowania w Polsce? No, proszę panią, nie chciałbym być sędzią we własnej sprawie, natomiast uważam, że piętą Achillesa polskiej piłki nie są ani piłkarze, ani trenerzy, ani piłka, ani przede wszystkim sędziowie. Ale winni są, piętą Achillesa są komentatorzy sportowi. Proszę panią, jak to się dzieje na przykład, że młodzi polscy komentatorzy nie odstają wcale od swoich zachodnich, hiszpańskich, niemieckich kolegów, natomiast po kilku latach tamci komentują mecze finałów Mistrzostw Świata, natomiast nasi komentatorzy komentują mecze trzecioligowych polskich drużyn. No właśnie, no jak to się dzieje? No jak to się dzieje, no? To już któryś raz słyszę to pytanie. Proszę panią, no chory jest jakby sam system komentowania w Polsce. To jest zły przykład starszych komentatorów. To młody komentator wchodzi w dorosłe komentowanie i nie ma się kto nim w karierze zająć. Niech pani sobie wyobrazi, korupcja w komentowaniu na przykład. Niech pani sobie wyobrazi taką sytuację, że są komentatorzy, którzy podają w telewizji, w komentarzu inny wynik, niż ten, który faktycznie miał miejsce na boisku. A niech sobie pani przypomni, jak wspaniale, cudownie, fantastycznie był komentowany ten niezapomniany, wspaniały, fantastyczny mecz na Wembley. Jak jest dobry komentarz, proszę panią, to i zawodnikom chce się grać. Jak oni słyszą, że są dobrze komentowani, to od razu lepiej podają piłkę. Tak. Lepiej strzelają bramkę. Tak, oczywiście to zrozumiałe. No widzę, że pana bardzo poruszył ten temat. Może piosenka by pana uspokoiła, panie sędzio? No, wie pani, nie jestem w pracy, no, więc nie sądzę. Uczucie to każdy zna, i pan, i ja, że czasem na widok różnych ścierw zalewa nas krew. Co wtedy zrobić? Pytanie wciąż dręczy nas. Na nie odpowiedź taka: łajdaka, od razu walnąć w łeb. Łeb dziada bowie, tylko na zdrowie to być może tej osobie. Samotno reprezentuje ona. Łachudra skończona, trzeba w łeb, niech chce nam równąć ją. A potem nogą, bo z tą osobą normalną drogą nic się nie wskóra. Nóż w kieszeni się otwiera, trafia szlak, a nie raz gwałtowna cholera bierze cię. Załapać po ryju, dobrze by było, bo to nie ma zmiłuj. W ogóle takie coś.
coś, po co na świecie żyje. Zatłuczmy go kijem, a chamstwa za chwilę będzie mniej. Już słyszę głosy na nie, że jak to, że gdzie, że przemoc w rodzinie jak w kinie narasta przez takich jak ja. Odpowiem na to, być może to prawda, lecz gorzej jest znacznie, kiedy ktoś zacznie uczucia swe tłumić oraz grać w łeb dziada bowiem. Tylko na zdrowie to być może tej osobie, bo samotno reprezentuje ona. Łachudra skończona, trzeba by nie chce nam robnąć mu. Co na świecie żyje? Łeb! Zatłucz go kijem! Łeb! A chamstwa za chwilę łeb, będzie mniej. No, koledzy, dziękuję za zebranie. Zapraszam na herbatkę. Bardzo mi było przyjemnie wystąpić w tym utworze. Proszę bardzo. To co, zapraszam do siebie do biblioteczki, tak. Na remika, prawda? Na remika. No to zapraszam, proszę bardzo. Co się stało, Romek? Gdzieś ci tak zniknął nagle? Idziesz po ulicy i nagle bach cię nie ma. Ach, cholera, wiesz co, no po prostu idę sobie po równym chodniku, po prostu, i nagle okazało się, że jakiś kretyn... Kretyn to mógł być nawet debil. To za mało powiedziane, to jakiś debil zostawił w środku chodniku niezabezpieczoną studzienkę. Tak jest! A najgorsze jest to, że wiesz, ryba mi się wyślizgnęła z ręki. Nie! Tak! Ten piękny czarny rozpiórek? Ja się poszedł! No po prostu nie! Z butem wleciałem do studzienki, bracie, potem się wdrapywałem. I but dał nura do wody, stary, no i... Czekaj. To kolektorem twój but wypłynie... To poszedł! Na błękitnej wstędze wypłynie twój but? Tak. To będzie jakaś wielka ekologiczna katastrofa! To niedobrze, nie... a niedobrze. Dobrze, dlaczego? Dobrze. Bo to wypłynie, proszę ciebie, tyle ryb, że to będzie grill stulecia. Grill stulecia? Tak, tylko za mało mamy grillów. To jeszcze pozbieramy po drodze. Romek, takich. Ja cię zapraszam na grill stulecia. Chodź, chodź. Bardzo Państwa przepraszam, ale właśnie musimy już kończyć, ponieważ przyznam szczerze, znajomi zaprosili mnie właśnie na rybę z gryla. Uwielbiam rybę z gryla. I zapraszam oczywiście Państwa za tydzień na naszą kolejną paradę atrakcji. Obejrzą Państwo m.in. mecz eliminacji do Mistrzostw Europy w piłce nożnej, gdzie Polska wraz z San Marino, Andorrą i Cyprem zagra jak zwykle w grupie śmierci. Zapraszam również na film F równa się A razy X, Fax, Fuchs. Polska komedia pomyłek, w której jak zwykle więcej pomyłek niż komedii. Proszę Państwa, do zobaczenia w naszym tygodniku za tydzień. Do zobaczenia.